Witajcie na kanale Rolnik Info. Mamy dla Was dzisiaj wyjątkową wiadomość. W Polsce właśnie został pity kolejny rekord plonów w uprawie buraków i ziemniaków. To historyczny moment, który zasługuje na uwagę każdego pasjonata rolnictwa. Dziś zabierzemy Was w niezwykłą podróż do serca polskiej wsi, gdzie ziemia i rolnictwo odgrywają kluczową rolę w naszym życiu. Aby zrozumieć, dlaczego dzisiejszy temat jest tak fascynujący, Musimy spojrzeć na dwa ważne warzywa, które są integralną częścią polskiej tradycji upraw i kulinariów ziemniaki i buraki. Ziemniaki, te uniwersalne i smaczne warzywa, są zbierane głównie jesienią, zazwyczaj od września do października, kiedy osiągają pełnię dojrzałości. To okres, w którym polscy rolnicy pracują nieustannie, by dostarczyć nam świeże, chrupiące ziemniaki na nasze stoły. Z kolei buraki, o wszechstronnym zastosowaniu, są zbierane głównie od września do listopada, co stwarza wyjątkową okazję do poznania procesu zbioru i przechowalni tych warzyw. Teraz, gdy mamy pewien kontekst dotyczący zbiorów tych warzyw, przenieśmy się w świat niesamowitych rekordów plonów w Polsce, które stanowią nie tylko wyjątkowe wyzwanie, ale też dowód na zaangażowanie i pasję polskich rolników. W gospodarstwie rolnym Justyny i Przemysława Galasów padł historyczny rekord polski w zbiorze buraków cukrowych. W sędziego z Biura Rekordów para rolników ustanowiła nowy standard, osiągając imponujący plon 137,5 tony na hektar, przeliczony na polaryzację 16%. Ten rekordowy wynik przewyższa dotychczasowy rekord krajowy o imponujące 25 ton na hektar. Po wykopaniu plonu buraki cukrowe trafiły do cukrowni w Opalenicy, gdzie dokonano ważenia i pomiaru zawartości cukru. Plon netto buraka cukrowego, który już został poddany oczyszczeniu, wyniósł imponujące 140,27 ton na hektar przy polaryzacji na poziomie 15,7%. Dotychczasowy rekord Polski wynoszący 112,11 ton na hektar został zdecydowanie pobity przez galasów. Nie tylko buraki świętują rekordowe żniwa. W gospodarstwie rolnym Roberta Witkowskiego w Biskupicach pod nadzorem Kancelarii Rekordów ustanowiono rekord województwa kujawsko-pomorskiego oraz rekord Polski w klasie największego plonu ziemniaków z hektara. Odmiana Kamelia dała niesamowity wynik, 79,84 ton na hektar, co potwierdza wyjątkową wydajność tego polskiego gatunku ziemniaka. Kamelia, średniowczesna odmiana ziemniaka o intensywnie żółtym miąższu i skórce okazała się kluczowym czynnikiem osiągnięcia rekordowego plonu. Odporna na choroby i nadająca się do długiego przechowywania, Kamelia zyskuje uznanie nie tylko ze względu na smak, ale także na wyjątkową produktywność. Nowe rekordy plonów buraków cukrowych i ziemniaków potwierdzają, że polscy rolnicy nie tylko utrzymują wysoki standard, ale również nieustannie podnoszą poprzeczkę wydajności w polskim rolnictwie.